19 sierpnia wspominamy Jana Eudesa, prezbitera. Jan Eudes urodził się 14 listopada 1601 roku w rodzinie wieśniaków w Ry w Normandii. Po ukończeniu szkół podstawowych Jan wstąpił do kolegium jezuickiego. Tutaj pogłębił w sobie życie wewnętrzne. Znajomość języka łacińskiego opanował w tak doskonałym stopniu, że mógł się nim posługiwać na równi z językiem ojczystym. Jako wzorowy uczeń został przyjęty do sodalicji mariańskiej. Po ukończeniu kolegium w roku 1623 wstąpił do głośnego wówczas we Francji oratorium Jezusa. Przyjął go sam założyciel tej instytucji, kardynał Piotr de Belur, wówczas najwyższy autorytet moralny we Francji. W 2 lata potem Jan przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1627 powrócił do Argentan, kiedy dowiedział się, że panuje tam zaraza. Ochoczo niósł pomoc zarażonym. Następnie został przeznaczony do Ken. Powierzono mu obowiązki wędrownego kaznodziei, by głosił rekolekcje, misje, Słowo Boże z okazji odpustów i świąt. Tę wyczerpującą pracę prowadził przez 44 lata. Za podstawę głoszonych nauk obrał sobie katechizm. Systematycznie uczył prawd wiary i moralności tak dzieci, jak i dorosłych, wieśniaków, jak i mieszczan. Co roku przeprowadzał 3 do 4 misji, a każda z nich trwała od 4 do 8 tygodni. Przez całe życie przeprowadził ich aż 110. W ciągu tych kilkudziesięciu lat przemierzył całą Normandię, Bretonię i część Burgundii. Wielu kapłanów i wiele sióstr zakonnych poddało się pod jego kierownictwo duchowe. Za poradą spowiednika wystąpił z oratorium i postanowił założyć własne zgromadzenie misyjne dla nauczania i katechizowania ludu, który był pod tym względem mocno zaniedbany. Ponieważ wyróżniał się nabożeństwem do serca Jezusa i Maryi, cześć tych serc szerzył niezmordowanie żywym słowem i pismem. Założył szereg seminariów duchownych w diecezjach, w których ich jeszcze nie było, a z nich wyszło wielu gorliwych kapłanów. Seminaria te prowadzili jego duchowi synowie. W swoich wędrówkach apostolskich zauważył, że po miastach szerzyła się rozpusta. Wiele młodych niewiast i dziewcząt z tego rodzaju życia widziało jedyną dla siebie szansę zdobycia utrzymania. Nieustanne wojny i zamieszki, zarazy i pożary pomnażały nędzę, która pchała kobiety w ramiona rozpusty. Jan utworzył więc nową, żeńską rodzinę zakonną do opieki nad moralnie upadłymi dziewczętami pod nazwą Sióstr Matki Bożej od Miłości. Tego rodzaju inicjatywa była bardzo potrzebna. Papież Aleksander VII zatwierdził to nowe dzieło bullą w roku 1666. Jan znajdował też czas na twórczość pisarską. Do najcenniejszych jego pism należą Królestwo Chrystusa, Katechizm Misyjny, Kontrakt Człowieka z Bogiem przy Chrzcie Świętym, Pamiątki Życia Kościelnego, Dobry Spowiednik i Kaznodzieja Apostolski. Niektóre z tych dzieł ukazały się w druku dopiero po jego śmierci. Największe zasługi Jan Eudes położył jako niezmordowany apostoł nabożeństwa do serca Pana Jezusa i serca Jego Matki. Jako pierwszy wystąpił publicznie z rozpowszechnianiem nabożeństwa, które było dotąd zarezerwowane tylko dla wybranych. Rozpowszechniał wśród ludu i duchowieństwa obrazy i obrazki z Najświętszym Sercem, modlitwy i pobożne wezwania. U biskupów poszczególnych diecezji otrzymał zezwolenie na obchodzenie Święta Serca Jezusa pod datą 20 października i Serca Maryi w dniu 8 lutego. Ułożył do tekstów mszy świętej i brewiarza osobne czytania i hymny. Rodziny zakonne, które założył, oddał pod opiekę Serca Maryi i Jezusa. Jako hasło i codzienne pozdrowienie wprowadził do swoich klasztorów zawołanie: Zdrowaś, Serce Najświętsze, zdrowaś, Najukochańsze Serce Jezusa i Maryi. Nabożeństwo to szerzył także poprzez misje, urządzane przez siebie i swoich synów duchowych. Nakazał odprawiać je w seminariach, które prowadził jego zakon. W roku 1650 Jan założył Bractwo Serca Jezusa i Maryi. Właśnie ta akcja przysparzała mu jednocześnie największych cierpień. Naraził się bowiem jansenistom.
Oratorianie, z których szeregu wystąpił, także nie mogli mu tego darować. Posądzano go o herezję. Doszło do tego, że król nakazał mu usunąć się z Paryża. Kapłan bronił się. Przekonywał, że teologicznie nabożeństwo to nie jest błędne, a z powodów duszpastersko-ascetycznych ma wielkie znaczenie. Opatrzność czuwała nad tym dziełem. Znaleźli się dygnitarze, którzy udzielili poparcia pięknej inicjatywie. Jan dla ostrożności oddał teksty liturgiczne ułożone przez siebie do przeglądu wybitnym teologom. Ci je zatwierdzili. W roku 1672 Jan Eudes wysłał pismo do 6 domów swojego zgromadzenia męskiego, w których polecił obchodzić święto serca Pana Jezusa jako święto patronalne zgromadzenia. W tym samym liście polecił również, by uroczystość tę poprzedzała uroczystość serca Maryi. Za Eudesami poszły zwolna inne zakony. Święto serca Pana Jezusa przyjęły m.in. benedyktynki od Najświętszego Sakramentu. Po śmierci Jana w roku 1681 ukazało się w druku dziełko Przedziwne serce Najświętszej Matki Bożej, w którym Jan wyłożył naukę dotyczącą tego nabożeństwa. Nosił się z myślą wydania podobnej pracy o Najświętszym Sercu Jezusowym, ale śmierć przerwała mu przygotowanie pracy. Jan zmarł w opinii świętości 19 sierpnia 1680 roku. Jego beatyfikacja miała miejsce w roku 1909, a dokonał jej papież Pius X. Uroczystej kanonizacji dokonał jego następca, Pius XI, w roku świętym 1925. W ikonografii święty Jan Eudes przedstawiany jest w habicie zakonu, a jego atrybutem jest Najświętsze Serce Jezusa trzymane w dłoni. Módlmy się. Boże, Ty wybrałeś świętego Jana Eudesa, prezbitera, do ogłoszenia niezgłębionych bogactw Chrystusa. Spraw, abyśmy idąc za Jego przykładem i naukami, coraz lepiej Ciebie poznawali i żyli w świetle Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.